Witajcie, cześć i czołem, Adek 4K z tej strony. Witam w tak de facto moim pierwszym takim vlogu na tematy ogólne, co o tym sądzę, o pewnych rzeczach, o sprzętach. W związku z tym, że jakiś czas temu obiecałem jednej z osób, z którą korespondowałem na temat anten LTE, czy tak powiem, to daje egzamin, jaką wybrać, jak to podłączyć, ile metrów kabla użyć i tak dalej, i tak dalej. Wpadłem na pomysł, w zasadzie zostałem w pewnym sensie poproszony o to, bym po prostu nagrał takiego krótkiego vloga na temat mojej pracy w cyfrowym Polsacie i w Plusie, ponieważ musicie wiedzieć o tym, że ja pracuję w cyfrowym Polsacie oraz w salonie Plusa pod Warszawą. No z przyczyn czysto technicznych nie powiem dokładnie, gdzie pracuję, ponieważ wolałbym uniknąć jakichś tam awantur ze strony cyfrowego Polsatu, aczkolwiek przyznam szczerze, mam to głęboko w dupie, ponieważ nie jest tak różowo, jakby mogło się wydawać, a wręcz bym powiedział, że nawet jest bardzo nieróżowo. Wiele osób pyta się mnie: o Adrian, słuchaj, jak masz fajnie w tej pracy, pewnie darmowe internety, darmowe jakieś tam telewizje i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy. To nie jest tak, że ja pracując jako pracownik cyfrowego Polsatu dostaję, nie wiem, 60% taniej internet, telewizję full pakiety za 60 zł czy coś w tym stylu, ponieważ tak to nie wygląda. Mamy owszem jakieś tam profity z tego tytułu, że pracujemy u nich, ale to nie jest na takiej zasadzie, że ja mogę z tego skorzystać. To się kuriozalne wydaje. Ponieważ żeby skorzystać z tych bonusów z tytułu pracy w cyfrowym Polsacie czy w Plusie, trzeba być czystym człowiekiem. To znaczy, nie mówię tutaj o jakichś komornikach, o jakichś zadłużeniach, nic z tych rzeczy. Mówię tutaj o takich rzeczach, jak przychodzę pracować, mam jakieś usługi i ja tych usług nie mogę przerobić na takie pracownicze, bo ten przywilej mają tylko osoby, które biorą pierwszy raz jakąś telewizję czy jakiś internet. Czy jak ja bym ze wszystkich swoich usług poryzygnował na rzecz nowych, już wtedy z zaznaczeniem, że jest to oferta pracownicza, wtedy przechodzę pełną weryfikację, troszeczkę tak jak w banku, no i dostaję full pakiet telewizji w Polsacie, który tam normalnie kosztuje 99,99 tak zwane premium. Ja dostaję to w cenie 69,99 zł, czyli względnie rzecz biorąc nie ma takiej tragedii, tak? Co do internetu jest bardzo sytuacja podobna, to jest około 20 zł różnicy w porównaniu z ofertami masowymi. Ale do czego dążę? Bo sporo osób, klientów, którzy do mnie do salonu przychodzą, osób, które piszą do mnie prywatne wiadomości na Facebooku, za co wielkie dzięki, bo tak jak powiedziałem, jest to dla mnie bardzo motywujące, że ktoś do mnie pisze, że ktoś mnie subskrybuje, że jakaś tam łapka, nawet każde wyświetlenie, chociaż nie mam tych wyświetleń Bóg wie ile, to i tak jestem bardzo szczęśliwy, że codziennie ileś tam tych wyświetleń zawsze przybywa. No ale do czego dążę? Bo przytoczę tutaj jakąś tam pytanie jednego klienta: o, pan to ma chyba bardzo dobrze pracować w tym Polsacie, pewnie zajebiście pan zarabia i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie do końca tak wygląda, po raz kolejny, ponieważ my jako pracownicy cyfrowego Polsatu jesteśmy porejestrowani co prawda na umowę o pracę, ale jest to najniższa krajowa, ponieważ to jest standard cyfrowego Polsatu. I wygląda to tak, że umowy dostaje się dwuczłonowo, czyli na przykład jedna część wypłaty dostajemy do 10, czyli tą, którą, że tak powiem, ustaliliśmy z pracodawcą, czyli w tym przypadku właścicielem punktu, bo musicie wiedzieć o tym, że punkty Polsatu, punkty Plusa, które, czy też inne punkty T-Mobile'a, Play'a, Orange'a i tak dalej, to nie są bezpośrednio punkty tychże firm, pod którym brandem one sprzedają, bo równie dobrze ja jako Adrian Tomaszewski mogę założyć sobie punkt, nie wiem, cyfrowego Polsatu czy też Plusa, ale tak de facto ja tylko sprzedaję usługi Plusa Polsatu, natomiast właścicielem punktu jestem ja. Ja pracuję dla Polsatu, się to tak nazywa, umowa franczyzobiorcza, franczyza chyba w skrócie. I to nie jest do końca tak, bo 10 dostajemy, że tak powiem, wypłatę od franczyzobiorcy, czyli na przykład w moim przypadku od szefa firmy, w której pracuję, i tam dostaję średnią krajową,
Natomiast jest jeszcze druga część tej wypłaty, która już pochodzi typowo od solozarzaka, czyli od prezesa cyfrowego Polsatu czy też Plusa. I to się nazywa multipremia. I dostajemy ją mniej więcej od 20 do 27 każdego miesiąca, więc mógłbym powiedzieć, że dostaję dwa razy pensję w miesiącu. I ta druga część od Solorza, że tak to ujmę, z tytułu multipremii, jest już uzależniona od przede wszystkim moich wyników pracy, to znaczy ile umów fizycznie podpisałem. Wygląda to tak, że za każdą umowę, mniej więcej premium, którą się sprzedaje w takim salonie, wychodzi dla sprzedawcy 37 zł, ale netto, czyli od tego trzeba odtrącić podatek VAT, ponieważ pod koniec roku sumę, którą zbieramy z tytułu multipremii, musimy rozliczyć w urzędzie skarbowym i często gęsto jest tak, że trzeba oddać grube pieniądze, więc to nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Pomijając tematy takie czysto techniczne, z tym, że ogólnie praca w cyfrowym Polsacie to nie jest sielanka. To jest nieustanne ciśnienie ze strony koordynatorów sprzedaży regionalnych. Tego macie za mało, Tomaszewski nie sprzedaje umów internetowych, Tomaszewski nie sprzedaje umów plus banku, Tomaszewski opierdala się, Tomaszewski jest opryskliwy. Ale no niestety taki już jestem, że ja jestem raczej stanowczym człowiekiem i jeżeli ja mówię nie, to staram się nie, jak to się mówi, nie dyskutować z klientami, nie w sztuczną gadkę się nie pakować, ponieważ z tego nic dobrego nie ma. Jedynie co jest, to jest to, że taki klient coraz bardziej wrzeszczy i ja z uwagi na to, że pracuję, połączyłem coś przyjemnego z pożytecznym, bo dla mnie taka praca w cyfrowym Polsacie jest, bo ja nie pracuję w niej ze względu na super zarobki, bo takie nie są. Na mój etap życiowy są jak najbardziej w porządku, natomiast nie jest to coś, jeżeli oczywiście będę tyle zarabiał, ile zarabiam, nie jest to, że tak powiem, wypłata, której jest w stanie się utrzymać rodzinę, wynająć mieszkanie, zapewnić jakiś byt. Ja jako 26-latek w tym momencie, tak de facto 26 we wrześniu, czyli mógłbym powiedzieć 25 i dobre pół naciągamy. Ale o czym ja to mówiłem? A, wiem już o czym mówiłem, o tym, że nie jestem w stanie zapewnić bytu rodzinie. No tak to niestety jest. Na chwilę obecną mi to starcza. Sprawia mi to przyjemność, tak jak powiedziałem, połączyłem przyjemne z pożytecznym, ponieważ ja się na co dzień interesuję ogólnie informatyką, bardziej sprzętami niż softwarem, dlatego jestem z tego totalnie zielony. Więc mówię jakieś tam anteny, technologie transmisji danych, nie wiem, złączki, kable, modemy, routery, konfiguracja, przeprogramowywanie tego i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, co lubię robić i mnie nie męczy, więc tylko tak de facto dlatego pracuję w Polsacie, ponieważ, tak jak powiedziałem, kasy nie mam z tego wybitnie dużo, więc pod względem finansowym na pewno nie jest to główny powód, dla którego tam pracuję. Głównym powodem, dla którego tam pracuję, to jest chęć zdobycia dodatkowego doświadczenia i chęć przede wszystkim połączenia przyjemnego z pożytecznym, bo mnie ta praca w pewnym sensie nie męczy, jeśli chodzi o obcowanie z tą, no w pewnym sensie zacofaną techniką, ponieważ no nie oszukujmy się, cyfrowy Polsat to jest ogólnie cyfrowy Polsat i plus, jeśli chodzi o sprzęty internetowe. Już nie mówimy tutaj o telefonach, bo telefony to jest to, co jest nowego. Jest firmą mocno zacofaną, masową. Oni sprzedają dużo, często gęsto po kosztach. Dobrym przykładem jest właśnie mój router z anteną zewnętrzną Odu IDU 200, który jest bardzo fajnym sprzętem z dużym potencjałem, ale w oryginalnej formie dosyć mocno przeciętnym, więc jeżeli ktoś chce kupić Odu IDU 200 z cyfrowego Polsatu czy z Plusa i go nie przerabiać, a ma słaby zasięg, to niech się puknie 5 razy w czoło, bo nic z tego nie wyjdzie, bo ta antena nie daje tak de facto nic. 3 decybele, czyli pokonujemy tylko tłumienność ścian, muru, ocieplenia i tyle. Chyba że go gdzieś tam na sztycy bardzo wysoko nad koronami drzew, no to wtedy okej, okay, no to mamy jakieś tam profity z tego tytułu. Natomiast tak naprawdę powiedzenie, że tak jak tutaj Ibisz reklamuje tą reklamę, to ta reklama mi się zajebiście trzeba podoba. Jak to było, że plus ma zasięg tam, gdzie inni nie mają. Mówię, kurwa. Krzysio, to ja rozumiem. Krzysztof Ibisz, rozumiem, że to jest po prostu mistrz królu, bogu botoksu. Ja chyba jeszcze żadnego faceta
medialnego nie ma chyba takiego medialnego drugiego faceta jak Ibisz, że on ma tyle tego towaru napakowane w sobie, że wygląda tam, nie wiem, no, na 50 parę lat, a on wygląda jak dobry 40-letni chłop albo w kwiecie wieku, a on już jest po prostu przekwitniętym zgredem, który dorwał się do solożowego koryta i doi te pieniądze, tak jak te Evo Boxy. Fajne są Evo Boxy, nie powiem, że nie. Będę robił film na temat unboxingu tych wszystkich sprzętów cyfrowego Polsatu, tych lepszych, bo ja nie będę robił jakichś tam kluczów modemów, bo to jest poroniony pomysł. Podstawową konfigurację, jak to by wyglądało wszystko, więc będę to wszystko robił. Natomiast, tak podsumowując, bo miał być to taki w miarę krótki vlog na temat mojej pracy, która jest niewdzięczna, a już wiem, co chciałem powiedzieć. Pomijając tematy, że tak powiem, o płacy, tego, że jakoś tam połączyłem to przyjemne z pożytecznym w miarę, tak? Po prostu jest chujowo, delikatnie rzecz mówiąc, jest chujowo. Ludzie są po prostu wredni, arystokratyczni. Ja nie mam nic do ludzi z Radomia, bo jakoś w mojej okolicy ludzi z Radomia nazywa się największymi słojami i to widać po prostu nawet jadąc pociągiem, którym jeżdżę codziennie do pracy i nim wracam. A już o zgrozo studentów spod Radomia jako ludzi szanuję. Ale po prostu to, co oni odwalają, którzy, szczególnie ci, którzy mieszkali sobie gdzieś tam na Zadupiu w polu pod Radomiem, może gdzieś tam w okolicy tego słynnego lotniska w Radomiu, i nagle się okazuje, że się dorwali do Piaseczna. No już chyba się zdradziłem, gdzie pracuję. No ale dobra, nie powiem dokładnie gdzie, aczkolwiek nie jest problemem to sprawdzić. Więc nie ma. Z drugiej strony ja nie widzę problemu. Chcę, możecie wpadać, nic mi to nie przeszkadza, jest nawet bardzo wskazane. No i nie ma nic gorszego od takich ludzi, którzy tam gdzieś z tego Radomia, spod lotniska w jakimś polu z kukurydzą się sprowadzają do Piaseczna, do Chinatownu, czyli tam te strusiu pelikanów, gdzie po prostu dom jest nad domem i jak się przechodzi, to jest taka dziura jak tunel, a nad górą pieprzy się jakaś tam studentka spod Radomia. I to mówię z autopsji, ja nie tutaj obrażam żadnych studentek z Radomia ani studentów, ja ich bardzo lubię. Ale tam jest aktualnie 4 takie studentki, które znam, z których usług korzystali moi znajomi. I uwaga, są spod Radomia, no i brzydko powiem, się kurwią. Ponieważ w tym Chinatownie wynajęcie mieszkania to jest około 2000 zł. Natomiast jakieś tam czeszne i duperele nie starcza na pokrycie. Ja rozumiem, że to jest w pewnym sensie jakaś forma zarobku, ale no bez przesady, szanujmy się. Pewne rzeczy są faux pas i tego się trzymajmy. No ja nie jestem w stanie zrozumieć, może ich sytuacja życiowa, może dlatego, że ja takiej sytuacji nie mam, ale nie rozumiem, jak można się pierdolić po prostu ze starymi zgredami gdzieś. Pierdolić pierdolenie, to jest coś normalnego, to się nie wymydli, cipa się nie wymydli, chuj tak samo, można go połamać, można się zarazić czymś, ale nadal będzie to cipa i nic się z tym tematem nie zrobi. Ale nie mogę zrozumieć tego, jak można się pierdolić w oknie, bo to było widać, z chodnika tam gdzieś na dole, co się przechodziło. Jak można się pierdolić w oknie z obcym chujem do tego stopnia, że ludzie z chodnika mogli zobaczyć to, jak ona po prostu uprawia seks. A mam po prostu znajomą, która mieszka niżej, poniżej mieszkania takiej jednej studentki, która się wali i w ciągu wieczora ma takich 3-4 ogórów. Nawet znalazłem na jakimś tam portalu usługi studentki, tak, miło spędzę czas, zrobię co chcesz, będę twoją kurwą, dziwką, szmatą, twoim pudlem, jak będziesz chciał. Co tam było napisane? Coś tam było napisane, że spełnię twoje wszystkie chore zachcianki, jeśli masz fetysze w postaci sikania i tak dalej, lizania stópek, jestem bardzo chętnie napalona. Więc pomijajmy ten temat. Więc najgorsi są właśnie tacy ludzie, którzy przyjeżdżają gdzieś z Zadupia, bo już mówię to trzeci raz, do Piaseczna i tam się walą te studentki niektóre, nie mówię o wszystkich, ogólnie wszystkie są w porządku, sympatyczne, tylko że nie jestem w stanie zdzierżyć takich dziewczyn, które się walą za kasę. I przyjeżdżają spod Radomia, mieszkają gdzieś tutaj w Piasecznie, gdzieś pod Warszawą, oczywiście się od razu robi, chociaż całkiem niedawno zapierdalał w gumowcach po błocie w polu, ale przyjechał pod Piaseczno, więc i taki przyjdzie i psuje mi humor, bo takich ludzi jest mnóstwo u mnie.
przychodzą, psują humor, awanturują się o jakieś rzeczy, podpisują umowy na full pakiety, potem za 3 miesiące udają Niemców, że oni tego nie robili, że oni tego sobie nie życzą, bo to jest oszust, bo ja jestem chuj, mam problemy ze sobą i tak dalej, mówię to z autopsji. Mam podobno problemy ze sobą, mówię, proszę pani, jeżeli ja mam problemy ze sobą, to ja bardzo dziękuję za to, bo ja nie uważam się za normalnego człowieka. Normalnym człowiekiem pani też nie jest, bo ja mogę być nienormalna, ale pani to jest popierdolona. Do tego stopnia czasami doprowadzają mnie klienci, miałem 3 skargi takie duże na mnie, ale opisałem całą sytuację i powiedziałem, że pierdolę nie robię. No, jeżeli arystokratka spod Radomia przyjeżdża i do oddania sprzętu ma 2 tygodnie, bo termin jest narzucony przez system, a ona mówi, że ona nie będzie tutaj, drugi raz nie przychodziła, mi jeb pierdolnie tym całym dekoderem na stół, na moje biurko i ona nie będzie tego zostawiała, ona to zostawi, ona nie będzie tu przyjeżdżała. Ja mówię, proszę pani, ale ja nie mam cywilnych podstaw do tego, żeby przyjąć pani sprzęt, który ma pani jeszcze 15 dni aktywny, ale mnie to jebie, ja dziś wyjeżdżam i chuj mnie to obchodzi, ja to panu zostawiam. No i wyskoczyła z tego salonu, pierdolnęła tymi drzwiami i za jakiś miesiąc odzywa się do mnie dział, kurwa, reklamacji. Dlaczego ja byłem niemiły dla klientki? Dlaczego ja nie przyjąłem jej dekodera? Bo klientka twierdzi, że zostawiła, więc opisałem wszystko, cytuję, ty chuju, ty taki, bo ta rozmowa była dłuższa, nie będę tutaj już, że tak powiem, wnikał w te szczegóły, co tam było dokładnie, bo było to bardzo długo. I tacy ludzie przychodzą, psują nerwy, udają arystokratów, bo mieszkają pod Warszawą, tak? A nasz pracowników ogólnie traktują jak gówno i pewnie sami byliście nieraz taki świadkiem takiej sytuacji, że po prostu przychodzi jakiś furiat do salonu i robi jakieś tam awanturę i podjudza, że tak powiem, innych niezadowolonych ewentualnie klientów. Bo powiem szczerze, to jest normalka. To jest normalka, to praca nie jest taka cudna, jak wy to uważacie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma z tego tytułu większych profitów. Zarobki też nie są jakieś tam wybitnie wielkie. Oczywiście, jak ma się dużą sprzedaż i w dobrym punkcie się pracuje, można fajne pieniądze zarobić. Ale to nie jest tak, że dają wam zarobić. Otóż, no można powiedzieć, że do końca kwietnia był taki sezon martwy, jeśli chodzi o sprzedaż i tam mamy te premie z tytułu sprzedaży umów wyliczane na zasadzie współczynników, czyli kwoty abonamentu przez rok, dzielone przez ileś i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie było 0,37, co znaczyło, że mieliśmy około 37 zł z umowy premium. Natomiast teraz jakiś pierdolony analityk w Polsacie przemyślał sprawę, że będzie lepszy sezon i zmienił ten współczynnik na 0,33. Co znaczy to dla mnie? To znaczy, że ja za pełną umowę jestem kurwa w plecy około 4 zł. Czyli sprzedając chyba około 10 czy 12 takich umów, jedną jestem już w plecy. To jest kalkulacja. Cyfrowy Polsat to jest masowa i rzeczywiście doi nas jak cielaki, kurwa, krowę i jak już jest za dobrze w punktach, to trzeba im przyciąć kaganiec. Więc jeżeli zastanawiacie się nad pracą w Polsacie, przeanalizujcie wszystkie, że tak powiem, rzeczy i nie myślcie sobie, że to jest po prostu dupa mlekiem i miodem płynąca, bo tak nie jest. To jest niezła charuwa. Owszem, siedzi się czasami 2 godziny, bo nikt nie przychodzi, ale potem jak się spierdolą do punktu ludzie, to nie wiadomo, czy mam się po dupie podrapać, czy coś napisać na klawiaturze, czy komuś coś odpowiedzieć, bo wszystkie, a w szczególności mohery, tupią, pukają. Proszę pana, pan to jest sam? No ja odpowiadam, proszę pani, jestem sam, koleżanka w tym momencie ma przerwę obiadową. No to panią zawoła szybko! Ja mówię, proszę pani, jakby pani jadła z koryta, to pani też by chciała być odciągana od niego, ale koleżanka jest w pracy! Mówię, ale jest w pracy, ale ma też prawo po prostu zjeść posiłek. Ale ja się śpieszę! To mówię, pani przyjdzie w innym terminie. Pan jest niegrzeczny! Ja mówię, proszę pani, ja nie jestem niegrzeczny, tylko stanowczy. Jeżeli przyjdzie taki czas, tak jak tutaj z panem rozmawiam, bo akurat pisałem wtedy umowę, i będzie pani potrzebowała poświęcenia 0,5 godziny mojego czasu cennego w pracy, to pani go poświęca. Teraz musi pani czekać. Noż to kurwa jest do chuja niepodobne. Przychodzę tutaj schorowana z laską i mnie tutaj nie chcą obsłużyć szybko. Ja mówię, proszę pani, ale to nie jest pani tylko taką schorowaną osobą. Ale ja tylko chcę zapłacić i załatwić swoje sprawy. Mówię, jak każdy.
No jak każdy, przychodzą tutaj ludzie załatwić różne sprawy, ale nie są schorowani. Ja mówię, proszę pani, to nie na takiej zasadzie działa. Każdy swój czas w kolejce odstał i trudno. Jak się pani nie podoba, to pani idzie na Pocztę Polską zapłacić rachunek, zajmie pani 45-50 minut, żeby dorwać się z numerkami, bo tak jest na Kościuszki w Piasecznie. Ja jak paczkę nadawałem, to kurwa 50 minut stałem w kolejce, zanim mój numerek wybił, bo oczywiście tamte osoby pracują, jakby to powiedzieć, na chillaucie. Więc ja chyba też taką praktykę zacznę tworzyć, żeby... Przepraszam, że zacznę tworzyć taką praktykę na chillaucie. Czyli jak ja będę tą umowę pisał, to ja nie będę zapierdalał, bo po co? I tak mi A jak mi ktoś coś powie, to jestem zajęty. Także pamiętajcie, jak będziecie chcieli się przyjąć do punktu Polsatu Plusa, zastanówcie się 5 razy. Z doświadczenia wiem, że w Pleju jest bardzo podobnie, bo mam kolegę, który pracuje w Centrum Auchan w Pleju. I nie jest różowo, bardzo nie jest różowo. Jest tak samo jak w Polsacie, czyli wszędzie dobrze, gdzie nic nie ma. I jak wam ktoś następnym razem powie, że ja zarabiam 5 tysięcy miesięcznie, to się nie pytajcie go jakim cudem, tylko zapytajcie się go, ile umów sprzedał. Bo jak on sprzedał 100 umów za 5 tysięcy złotych, to on kurwa zapierdala za pieniądze gorsze niż ja. A pamiętajcie, jak jest lepiej w sprzedaży, to dla nas jest gorzej, bo za każdą umowę mniej płacą. Także mam nadzieję, że chociaż troszeczkę taki dziewiczy vlog, no vlog, jaki Q&A, ja na żadne pytania nie odpowiadałem, taki vlog na temat pracy w Polsacie, troszeczkę wam rozjaśniłem. Jak będzie, że tak powiem, sporo pytań na ten temat, to postaram się na nie odpowiedzieć. Pamiętajcie, pytajcie mnie, ponieważ dla mnie to wszystko jest nowe. Ja to wszystko robię pierwszy raz, więc mogłem o pewnych rzeczach zapomnieć. Może macie jakieś pytania do mnie, pytajcie w komentarzach. Proszę w komentarzach, nie chcę, w miarę możliwości nie piszcie do mnie wiadomości prywatnych, ponieważ ja ten kanał z techniką Plusa, z tymi gameplayami, może gameplayami to tak hobbystycznie, bo staram się nagrywać je jak tylko gram na konsoli, zaraz sam pewnie popykam sobie w NFS-a z 2015 roku, jakiś update podobno wyskoczył. Ale pytajcie w komentarzach, to ja postaram się w tych komentarzach odpisać, ale też zrobię jakiś tam Q&A, odpowiedzi na wasze najczęstsze pytania, jak to miało chyba na temat kilku spraw z LTE. Tak, żeby to potomni mieli, żeby ktoś, kto zajrzy na mój kanał tak z czapy dosłownie, żeby w miarę możliwości znalazł to, czego szuka, być może odwdzięczy się jakimś subskrypcją, być może jakąś łapką, bo bardzo, bardzo was o to proszę. Będę miał również dla was mały konkurs, który w zasadzie mogę zapowiedzieć w związku z tym vlogiem. Będę po prostu prosił was o pewną małą przysługę związanego z YouTube'a, ponieważ ja jeszcze się na siłach nie czuję, nie mam na to czasu. Będę w nagrodę, że tak powiem, za zrobienie tego, będę miał małą, fajną kartę Wi-Fi TP-Linka, która może działać w trybie Bridge, Access Point bądź Repeater. Nie wiem, czy ja mam gdzieś ją na wierzchu, aż zobaczę. Czekajcie chwilę. No cóż, nie mam. Ale jest to w każdym razie taka mała, fajna kostka z jednym wejściem ethernetowym i z zasilaniem z USB czy też z ładowarki telefonicznej. Także niedługo pojawi się filmik na temat konkursu. Powiem, co trzeba zrobić, by taką kartę wysłać. Oczywiście ja, jeżeli będą jakieś prace, a mam nadzieję, że będą, po prostu taka praca, która mi się, że tak powiem, spodoba, z tą osobą się skontaktuję, no i po prostu poproszę o adres wysyłki takiego sprzętu i takiego małego gadżeta ode mnie dostanie. Mam nadzieję, że będę więcej takich gadżetów małych robił. Mam jakieś tam dojścia do tych gadżetów sygnowanych logami Plusa Polsatu. Akurat tutaj jest czysty z wolnego wybiegu, więc spokojnie. Ta karta Wi-Fi. Więc mam nadzieję, że będzie jakieś w tym temacie zainteresowanie i pomożecie mi zrobić rzeczy, których ja nie jestem osobiście w stanie zrobić. Także pamiętajcie, jeżeli wam się podobał pierwszy vlog na temat mojej pracy w cyfrowym Polsacie, to dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, by być na bieżąco, ponieważ sukcesywnie staram się robić to coraz częściej, ale niestety naprawdę mam bardzo mało czasu, przyjdzie taki czas, że będę miał więcej czasu, jak być może jak się zwolnię z tego Polsatu, bo też o tym myślałem. Więc podsumowując, łapki w górę, pamiętajcie, łapka w górę o subskrypcjach,
Pytania w komentarzach, bardzo proszę, czy to pod tym filmikiem, czy pod jakimś innym filmikiem, w miarę możliwości w jednym miejscu, żeby ktoś, kto zajrzy świeżo, mógł, że tak powiem, znaleźć odpowiedzi. I pytajcie, pytajcie, pytajcie o różne rzeczy, ja po prostu te wszystkie potem pytania zbieram i na nie odpowiadam. Także trzymajcie się, cześć i czołem, pozdrawiam z tej strony Adek4K, na razie hej, na razie ho.